Thank mm -hmm. you. Vitam mm -hmm. vitam Season 5 is up and we have brand new hero, Meresankh. Look like she's the last new season 5 hero in a while, so next month we should be able to play Dunes with reduced cost. Meresang uh, means she loves life. Uh, in history of Egypt, we had three queens with this name. The last one Meresank the third was the daughter of Hetaferes and Prince Kabab. Uh, she was also granddaughter of Pharaoh Khufu. We have few queens already in Empires and Puzzles, like Queen Gowang, uh, Queen Anne. Both are great, so let's see if Meresank will be on same level. Meresank is Holy Faction Druid if you give her emblems she will have chance to summon minion after receiving damage she's a part of sun family so this give her a bonus uh, for one or two heroes 50 or 75% chance to cast minus 35% accuracy for two turns and 196 burn damage over two turns on an enemy who deals special skill damage to this character if the enemy's special skill defeats this character the chance is 75% or 100%. I, I really like sun and moon bonuses, they can be really annoying. She also has passive, 60% chance to perform the following actions when this character casts their special skill. Deals 70% damage to all enemies. All enemies receive 222 cent damage over 3 turns. Uh, we know this one from Sobek and Kufu. Uh, what is important, it bypasses taunt and sand damage scales with her attack. So you can reach over 100 sand damage per turn. She has 747 on attack, 854 on defense, and 1580 on HP. Attack power is below average, but her defensive stats are great. Giving her emblems might be tricky. I'm pretty sure some guys will build her for defense and HP to make her really tanky. I would go for attack, then defense. After first LB, she will have 904 on attack, 1011 on defense, and 1789 on HP. Attack is way better now, and defensive stats are still great. After second LB with attack build, she will have around 1k attack, 1188 on defense, and 2042 on HP. That's impressive. And she will start each battle with plus 20% attack for 6 turns. Mana speed is average, so she needs 10 tiles to go off. You can speed her up to 9. And with Druid class, that's easy. And with Bard on team, you can launch her with 8 tiles. Magic Troop level 23 will be enough for this. Her Impossible Riddle deals 130% damage to all enemies. The more mana the enemies have, the more damage they will receive, up to 250%. Reduces the mana of all enemies by 20%. And all enemies get minus 14% mana generation for 3 turns. That's a lot of stuff, so let's break it down. Deals 130% damage to all enemies. Okay, so AoE hero, that's cool. But 130% is not a lot. Kisses from my wifey deals more damage than this, but there's second part. The more mana the enemies have, the more damage they will receive up to 250%. So that's cool. She can hit hard. You can see 450, even 500 damage to all plus passive. So with additional damage and send damage, she can deal even 800, nearly 900 damage to all enemies. Of course, in three turns. Reduces the mana of all enemies by 20%. Another good one. Mana is the key. If she cuts your mana, you can't recover fast from her skill. All enemies get minus 14% mana generation for 3 turns. Minus 14% is not a lot. Um, it can be helpful, but in most cases, if your mana bar was full after minus 20% mana cut and 14% generation debuff, three tiles will charge your heroes anyway. I would love to see numbers higher than 20% here, but it is what it is. Is Marasunk good? Yes. Great stats with fast class and talent that gives her even more sustain. Good family bonus and passive, and nice skill. Current meta is fast, but average speed is acceptable, especially that it's possible to launch her with 8 tiles even without magic troops maxed. Uh, she's in game for 2 days, and we can see her on arena teams already current defensive meta is a bit odd a lot of guys are using basically only holy and dark heroes so she fits there she's really tanky so it's not that easy to take her down and if she'll cut your mana other burst heroes can hit you before you'll have chance to recover some alliances are switching to yellow war tanks and she can be nice option you can also use her on flank. On attack, majority of top guys are using fast or very fast teams. But it doesn't mean that you can't use three yellow heroes to kill all enemies after eight or nine piles. So you can use her with, for example, second costume of Leonidas and one more AoE hero like Queen Gu Guo Wang, Eloise or Penolite. On Titans, she won't help you much. Her attack stat is not super high, and her skill does nothing that can improve your score. Same story on challenge events. There are way better holy heroes. On bloody battles, speed matters. Average speed is okay. Um, if you pair her with Ogima, who is amazing on bloody battles, you can launch her with 8 ties. Manakat is super cool. If enemy can't use specials, basically he can't win. On buff booster, same story. She's tanky, cuts mana, and with buffs active, she can hit hard. Unfortunately, she doesn't cast any buffs, but she slows down enemies, and that's great. On rush, she'll be red with six tiles. That's nice. If you're using Ludwig as tank. You can put her as uh, on his flank for constant mana cut. Overall, she's amazing hero. She was changed after beta test, and even that I liked beta version more. She's still great. Amazing stats, great sustain, good family bonus and passive. Damage is kind of random. Uh, she can hit hard, but her main role is to prevent enemies from using special skills that's why some players might build her for defense and hp but i'm still more sold on attack build there's only one downside of her she won't help you in pve this is pure pvp hero so if you're a fan of pvp content she'll be nice addition to your rooster i like pvp so for me, she's definitely worth the tarts, emblems and probably first limit break. Is she worth second LB? She might be, but you know my opinion on alpha ethers. I'm not a huge fan and I'm not spending on them, so for me it's better to wait a bit. Let me know what you think about her. If you like this video, please hit like button. If you don't want to miss future reviews and test drives, Remember to subscribe. Good luck with your summons and see you next time. Witam w polskiej wersji. Powrócił się sezon 5 i dostaliśmy nowego bohatera. Jest to Meresang. Wygląda na to, że jest to ostatni nowy bohater z puli piątego sezonu, przynajmniej. Na kilka miesięcy. Później pewnie będzie dodany bo, bonusowy bohater. Więc wygląda na to, że już za miesiąc powinniśmy mieć możliwość grać e, mapy wydm e, z obniżonym kosztem. Meresank e, znaczy kochająca życie. E, w historii Egiptu były trzy królowe o tym imieniu. E, ostatnia z nich, Meresank III, była córką Hedeferes i księcia Kawab. A była także wnuczką faraona Kufu. Mamy już w Empire Puzzles kilka królowych, a na przykład królową Guo Wang, królową Anne. Obie są świetne, więc zobaczmy, czy meresang będzie na tym samym poziomie. Meresang jest druidem frakcji światłości. Jeśli dacie jej talenty, będzie miała szansę przyzwać pomocnika po tym, jak dostanie obrażenia. Jest częścią rodziny słońca i to daje jej bonus. Za jednego lub dwóch bohaterów ma 50 lub 75% szans na zmniejszenie o 35% precyzji przez dwie tury i zadanie 196 punktów obrażeń od ognia przez okres dwóch tur przeciwnikowi zadającemu tej postaci obrażenia od umiejętności specjalnej. Jeśli umiejętność specjalna przeciwnika pokona tę postać, szansa wynosi 75 lub 100%. E, bardzo lubię bonusy słońca i księżyca. Potrafią być bardzo denerwujące w walce. Ma również umiejętność pasywną. 60% szans na wykonanie następujących akcji po rzuceniu przez tę postać umiejętności specjalnej. Zadaje 70% obrażeń wszystkim przeciwnikom. Wszyscy przeciwnicy otrzymują 222 obrażeń od piasku przez 3 tury. Znamy tą pasywkę chociażby z takich postaci jak Sobek czy Kufu. Co jest istotne, to ta pasywka ma szansę uderzyć, nawet jeśli postać wykorzystuje furiacki atak. Przebija prowokację, czyli trafia wszystkich. A te obrażenia od piasku skalują ze współczynnikiem ataku, więc spokojnie można na niej uzyskać ponad 100 obrażeń od piasku na Ma 747 ataku, 854 obrony i 1580 punktów życia. Siła ataku jest no, poniżej średniej. Natomiast defensywne statystyki są świetne. Dawanie jej talentów może przyprawić o zawrót głowy. Jestem pewien, że niektórzy będą budowali ją w obronę i punkty życia, żeby była jak najbardziej wytrzymała. Inni, w tym gdybym ja ją miał, to ja bym był w tej grupie, będą szli ścieżką ataku, a następnie obrony. Po pierwszym przełamaniu miałaby wtedy 904 ataku, 1011 obrony i 1789 punktów życia. Siła ataku jest znacznie poprawiona, a statystyki obronne nadal są świetne. I gdybyśmy poszli ścieżką ataku, to po drugim przełamaniu a miałaby ponad 1000 ataku, 1188 obrony i 2042 punkty życia. Tu mogę się o parę oczek mylić, dlatego że tam jest sporo procentowych miejsc. Te statystyki wyglądają świetnie, dodatkowo, na początku każdej bitwy otrzymuje plus 20% ataku przez okres 6 tur. A szybkość many jest średnia, więc potrzebuje 10 klocków, żeby się odpalić. A można ją przyspieszyć do 9, a z druidem, z klasą druida jest to dosyć proste. Natomiast jeśli użyjecie w drużynie barda, to będzie można ją odpalać po 8 klockach i wystarczy wtedy oddział magiczny na poziomie 23, nie będzie trzeba mieć zmaksowanego. Jej zagadka bez odpowiedzi zadaje 130% obrażeń wszystkim przeciwnikom. Im więcej many mają przeciwnicy, tym większe obrażenia odniosą, maksymalnie 250%. Zmniejsza manę wszystkich wrogów o 20%, a wszyscy wrogowie otrzymują minus 14% regeneracji many przez 3 tury. Sporo rzeczy, więc rozbijmy to na mniejsze. Zadaje 130% obrażeń wszystkim przeciwnikom. No ok, czyli postać obszarowa to jest bardzo fajne, natomiast 130% to nie jest dużo. Moja żona głaszcze mocniej, natomiast jest druga część tej umiejętności. Im więcej many mają przeciwnicy, tym większe obrażenia odniosą, maksymalnie 250%. I to już jest fajne. Więc jest w stanie uderzyć bardzo mocno. Można spokojnie zobaczyć obrażenia na poziomie 450-500 obrażeń wszystkim, plus pasywka. A więc z dodatkowymi obrażeniami z pasywki i obrażeniami od piasku można osiągnąć ponad 800, prawie 900 obrażeń. Oczywiście piasek będzie zadawał te obrażenia przez trzy tury. Zmniejsza manę wszystkich wrogów o 20%. Kolejna świetna rzecz. Mana jest kluczem. Jeśli zetnie wam manę, nie będziecie w stanie od razu zregenerować się po tym, jak was uderzy. No, i wszyscy wrogowie otrzymują minus 14% regeneracji many przez 3 tury. Minus 14% to nie jest dużo, natomiast to może być przydatne, ale w większości sytuacji, jeśli wasza mana była pełna, e, ścinacie ją o 20%. I zmniejszacie regenerację o 14%, to nadal trzy klocki starczają, żeby ponownie załadować Waszych bohaterów. Ehm, zdecydowanie tu wolałbym widzieć liczby powyżej 20%, ale jest jak jest. Czy Mere Sang jest dobra? Tak, zdecydowanie. Ma świetne statystyki, szybką klasę i talent, który daje jej jeszcze większą wytrzymałość. Dobry bonus rodziny i pasywka i niezła umiejętność specjalna. Obecna meta jest szybka, natomiast średnia mana jest do zaakceptowania, szczególnie, że można ją odpalić po ośmiu klockach, nawet bez wymaksowanych oddziałów magicznych. Mersank jest w grze od dwóch dni i już ją widzimy w niektórych obronach na arenie. Obecna meta obronna jest dziwna. Sporo osób używa właściwie tylko dwóch kolorów: żółtego i fioletowego, więc Meresank się w to wpasowuje. Jest bardzo wytrzymała, więc nie tak łatwo ją zdjąć. I jeśli zetnie waszą manę, inni obszarowcy mogą Was wykończyć, zanim będziecie mieć szansę coś zrobić. Niektóre sojusze zmieniają tanki wojenne na żółte. Więc ona spokojnie może być stawiana jako taki tank. Można ją również używać jako flankę. W ataku większość topki używa szybkich drużyn albo bardzo szybkich, w tym momencie z ładunkami ninja. Natomiast to nie znaczy, że nie można zbudować drużyny trzech żółtych postaci, które po dziewięciu klockach zdejmą wszystkich przeciwników. Um, więc można spokojnie sparować ją z drugim kostiumem Leonidasa i z jeszcze jedną obszarową postacią, np. królową Guałang, Elois czy Penolit. Nawet jeśli a nie zdejmiecie od razu wszystkich seriom specy, to znacząco ścinacie im manę i dodatkowo zmniejszacie regenerację. Na Tytanach Wam za bardzo nie pomoże. Jej współczynnik ataku nie jest zbyt wysoki, a jej umiejętność specjalna nie robi nic, co jest w stanie poprawić Wasz wynik. Ta sama historia na wydarzeniach. Są po prostu lepsze, żółte postacie. Jeśli chodzi o krwawe jatki, szybkość ma znaczenie. Średnia mana jest OK. Jeśli sparujecie ją np. z Ogimą, który jest świetny na krwawych jatkach, Meresank będzie w stanie odpalać się po ośmiu klockach. Ścinanie man jest świetne. Bo jeśli przeciwnik nie jest w stanie użyć umiejętności specjalnej, to zazwyczaj nie jest w stanie wygrać. Na podbitych ulepszeniach ta sama historia. Jest bardzo wytrzymała, ścina manę, a z aktywnymi podbiciami jest w stanie uderzyć bardzo mocno. Niestety sama nie rzuca żadnych podbić, ale spowalnia drużynę przeciwnika i to jest świetne. Na szturmie będzie gotowa po sześciu klockach. Spoko opcja. Jeśli używacie Ludwika na tanku, możecie spokojnie postawić ją na flance i będzie co chwila ścinała manę przeciwnikowi. Podsumowując, Meresank jest fantastycznym bohaterem. Um, została zmieniona po beta testach, i pomimo tego, że mi trochę bardziej podobała się ta wersja z bety, nadal jest świetną postacią. Fantastyczne statystyki. A dobra wytrzymałość, świetny bonus rodziny i pasywka obrażenia są troszkę losowe ciężko przewidzieć, w którym momencie uderzycie ile many będzie miał przeciwnik. Jest w stanie uderzyć mocno, natomiast jej główną rolą jest to, żeby zapobiegać przed hmm, wykorzystaniem umiejętności specjalnych przez przeciwnika. Dlatego niektórzy gracze mogą budować ją w obronie i punkty życia, żeby stała jak najdłużej, natomiast mnie nadal trochę bardziej przekonuje build ataku. Jest jeden minus tego bohatera. Nie pomoże Wam w mapach i kampaniach. To jest bohater czysto pod walki między graczami. W innych sektorach gry jest dużo słabsza. Więc jeśli jesteście fanami PVP, to będzie zdecydowanie fajnym dodatkiem do waszej kolekcji. Ja lubię się bić między graczami, więc dla mnie zdecydowanie jest warta strzałek, talentów i myślę, że nawet pierwszego przełamania limitu. Czy jest warta drugiego przełamania? Możliwe. Natomiast znacie moją opinię o materiach alfa, nie jestem wielkim fanem. Nie zamierzam na nie wydawać pieniędzy, więc dla mnie osobiście jest lepiej zaczekać, niż na szybko podejmować jakąś decyzję, ponieważ efekty mogą być jeszcze zmieniane. Dajcie znać, co o niej myślicie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie subskrybować kanał. Powodzenia w Waszych przyzwaniach, trzymajcie się. Do zobaczenia.